начинаем все раскрывать. This is my old activity. Хабарсак. Готовы. Готовы. Не знаю, что будет видеть. Старость мне, да, мне сам сейчас через жеха. Так, więc jest wykonany, gotowy. Tutaj rzemień. Rzemień z końcóweczkami oczywiście. Zrobiłem małą tarczę. Małego tarcza, tak jak powiedziałem. Trochę tempo wygląda, bo nie ma zakończeń. Na tym też można popracować. Jest długowymiarowy. Mogę spakować w to dłuższy łuk. W tym wypadku mój wchodzi, bo ma 172 cm. Ale docelowo produkt, jako że ja mam 182 cm wzrostu, powinien być łuk longbow, powinien być wyższy, dłuższy od mojego wzrostu, nieco, jakieś 10 cm. Myślę, no, ładnie wchodzi, trzyma się chłopak. Jest dobrze, jest dobrze. Także czekało mnie szycia. Z tego co widać, tego krzyżowego, takiego przeplatanego, ładnie wyszło to wszystko. Ogólnie ma długość, myślę, że 189 do 190, czyli 2 metry praktycznie szycia do końca. Tutaj zrobiłem małe takie szlufki z grubszej skóry, którą tam pokazywałem. Nabiłem to troszeczkę, o tutaj może będzie widać, jest znak, też krzyżyk, tak jest, żeby to było odzwierciedleniem ludzi, którzy zaczęli wierzyć w tym czasie, albo już w tym czasie, to już właściwie w momencie wykonania tego, to jest, ja myślę, 14 wiek, pierwsza połowa 15 wieku, czyli i to jeszcze pierwsza dekada właściwie, czyli tam 1400, historia spod właśnie Agincourt, może też być pod Crécy swobodnie, czyli Crécy to z tego co pamiętam to chyba jest 1346 rok, bitwa pod Crécy, gdzie ucznicy angielscy też zrobili swoją świetną robotę, tak? Tu fajnie widać. Tak jest. Crécy. Poitiers 1356. Czyli te... No dobra, już koniec tej prezentacji, bo niedobrze mi to wyjdzie chyba dzisiaj.